Iteracja jest szybka, ale niektórzy powiedzieliby, że taka nieelegancka. Za to rekurencja, no ta to ma styl, ale za to jakaś taka wolna. A gdyby tak mieć elegancję i styl rekurencji, a prędkość iteracji? Zobaczcie sami. Rekurencję czasami tak praktycznie definiuje się jako mechanizm, w którym funkcja, aby rozwiązać jakiś problem, wywołuje sama siebie. Co niestety okupione jest tym, iż ten mechanizm zazwyczaj zżera sporo zasobów, a więc po prostu długo trwa. Są nawet takie momenty, kiedy no nie da się go zastosować, bo czas, jaki będzie potrzebny, aby coś tam rozwiązać, policzyć, będzie po prostu nieopłacalny. Stąd stosujemy iterację. Ale możemy jednak te wszystkie ograniczenia rekurencji sprytnie ominąć. Przygotowałem funkcję rekurencyjną, która, jak po nazwie widać, oblicza n-ty wyraz ciągu Fibonacciego. Jest prościutka, zobaczcie, tutaj jest jej kod. W tej linijce warunek stopu, czyli ten moment, kiedy funkcja przestanie już sama siebie wywoływać, a poniżej, no właśnie tu dzieje się ta rekurencja, zwracamy element jako sumę elementów wcześniejszych. A ten wcześniejszy element jest tutaj identyfikowany atrybutem n. I to jest prosty mechanizm, taka funkcja rekurencyjna dla podanego n obliczy oczywiście n-ty wyraz. A tutaj jest wersja Fibonacci dynamiczny, która właśnie nie różni się wiele, a jednak kluczowo, bo o wiele szybciej działa. Zobaczcie, warunek stopu w zasadzie jest bez zmiany oraz tutaj również zwracam sumę Fibonacci dynamiczny plus Fibonacci dynamiczny dla dwóch elementów wcześniejszych, tyle tylko, że jeszcze wcześniej tę sumę sobie zapisuję. Gdzieś tam zapisuję, czyli najpierw nie ma tu od razu return tej sumy, tylko zwracam to, co tutaj zostanie obliczone, a to, co zostanie obliczone, ta suma, ląduje tutaj, o, w tym miejscu, w takim wektorze wcześniej przygotowanym. Zatem z góry muszę mieć jakąś tam zaalokowaną pamięć i wykorzystuję tę pamięć dokładnie w takim algorytmie, który wygląda składniowo bardzo przypomina ten taki prosty rekurencyjny, ale właśnie korzysta z tego wektora. Od początku. Przyjrzyjcie się. Tworzę wektor. W mojej funkcji szczytuję sobie n. To n to będzie ten n-ty wyraz. Tutaj ten dłuższy fragment kodu czyta tak długo, aż tam poprawne n wprowadzę. Czyli liczbę. Jak już wprowadzę, o to tutaj metodą resize, którą znamy, jak tam omawialiśmy wektory, rezerwuję pamięć dla n plus 1 elementów i wszystko w tej tablicy wypełniam minus 1. Od początku do końca. Kolejne elementy o indeksie n w tym wektorze to będą te moje obliczone nt wyrazy. Zatem ta moja rekurencja, która tutaj jest, bazuje na tym, że sobie już coś liczy wcześniej, czyli w praktyce to jest taka iteracja jakby trochę, ale ma taki zapis, jakby to była rekurencja. Bo co się dzieje? Zobaczcie, ta linijka, bo tym się w zasadzie różni, jest kluczowa. Jeżeli gdzieś w tej tablicy na n tej pozycji, ok, jest coś, co nie jest minus jedynką, czyli już to policzyłem, to po prostu to zwróć. Nic tam nie wywołuj samej siebie dla mniejszego. Już to zwróć, już to było policzone, nie wracaj do tego. Zatem w zasadzie jest to iteracja, jeżeli się tak dobrze zastanowić. Tyle tylko, że zapisana jak rekurencja. A jeżeli tam jest minus jeden, no to muszę policzyć tę wartość pod n-tą pozycją w wektorze jako sumę wcześniejszych i zapisać. Tutaj przed zwróceniem wartości jest zapisane. I w ten oto sposób uzyskuję bardzo ciekawy efekt niesamowitego przyspieszenia. Kod niby wygląda tak samo, a jednak znacząco się różni, gdy chcemy go uruchomić. A zobaczycie to za chwilę, bo tutaj mamy najpierw uruchomioną Fibonacci dynamiczny, później Fibonacci rekurencyjny, ale w międzyczasie, dzięki bibliotece Chrono, obliczam sobie, ile milisekund dana funkcja działała. Zatem kompilujemy i oglądamy. Kompilujemy. Przy okazji, jak wprowadzę jakąś głupotę, to widzicie, wie, że to była głupota i czeka dalej. Jak wpiszę teraz 42, już tak sobie sprawdziłem, że to będzie dobra liczba, to uwaga, Enter i zobaczcie, pierwszy jest nasz dynamiczny Fibonacci. Uwaga, ile milisekund zajmie mu policzenie 42 liczby w ciągu Fibonacciego?
0 milisekund. Już widzimy tę liczbę 2, 6, 7, 9, 1, 4, 2, 9, 6, a nasz rekurencyjny jeszcze myśli, o właśnie skończył, prawie 7 sekund. Oczywiście policzył to samo, ale trochę mu to zajęło. Niby to samo, zachowaliśmy praktycznie elegancję naszej rekurencji. Mały Bayer z tablicą, działamy na pamięci. Nie wywołujemy kolejnych funkcji, które wywołują kolejne funkcje. W zasadzie coś takiego robimy, ale tutaj na potrzeby tych funkcji musi być kolejna pamięć jakby taka zajmowana w trakcie, a ta już jest jakby zajęta od razu, bo już te wszystkie tablice tu istnieją. A te muszą sobie to miejsce na tych, dla tych policzonych kolejnych sum tam gdzieś zajmować. A tu nie muszą, tu już mają zajętą. To tak w skrócie. No i od razu widzimy różnicę. Zobaczcie sobie inne wersje. Ja jeszcze wpiszę tutaj 55 i w zasadzie zakończę program, bo chyba się nie doczekamy. O, 55 policzone w 1 milisekundę, a rekurencja chyba odleci i w zasadzie mogę zakończyć ten odcinek, bo prędko to nie będzie. Teraz wchodzi muzyczka i kończymy. Pa!